Cześć, chciałam teraz zaprezentować rozkład mojego pomysłu. Nazywa się Wieża i bazuje na tej karcie wieży z talii Rider-Waite-Smith, numer 16 tej karty. A chodzi o to, żeby dzięki temu rozkładowi dowiedzieć się, co się sypie w waszym życiu i czego się już nie trzymać. Czyli będzie taki trochę mroczny ten rozkład. No ale przydatny, mam nadzieję. Używam talii Night Sun, też takiej mrocznej. Pierwsza karta nam odpowie na pytanie, co jest tą podstawą, która jest niepewna i już się wykrusza. W waszym życiu oczywiście. Szóstka kielichów, czyli jakiś związek, który jest albo karmiczny, albo jesteście z kimś ponownie, bo byliście razem już w poprzednim życiu, czy w kilku poprzednich życiach. Jakieś kontakty, może być kontakt z dziećmi, że się dzieci po prostu już wykruszają z tego połączenia, bo na przykład dojrzewają, dorastają już. Dobrze, to jest ta podstawa. Teraz tak, kto lub co cię dodatkowo obciąża? Także jak mamy tutaj tą wieżę, będziemy mieli tą wieżę, to coś jest tutaj, taki ciężar, który dodatkowo naciska na tą podstawę, także ona się jeszcze bardziej wykrusza. Świat. To może być dystans, że może mieszkacie, żyjecie z własnymi dziećmi na dystans, w sensie wy jesteście w innym kraju, one w innym i się jakby kontakt się trochę poluźnił, także to się może sypie. Jeżeli nie, to tak jak mówiłam, z tym partnerem karmicznym czy z bliźniaczym płomieniem, z bratnią duszą, tutaj jest kwestia, co cię obciąża. No też może być dystans jak najbardziej. Jakiś za dużo kontaktu tylko i wyłącznie przez internet, że nie ma spotkań, tylko jest właśnie kamerki, gadanie i tak dalej, czyli brakuje tego bezpośredniego kontaktu. Może być świat jako świat, że za dużo bierzecie pod uwagę informacji ze świata, co się dzieje, a na świecie się nie dzieje za dobrze. Nie, przynajmniej to, co newsy donoszą, bo też druga świata się cieszy tym, co ma, więc my niestety czytamy tylko o negatywach, bo tym się karmi. Media się tym karmią, bo mają ruchy, mają komentarze i tak dalej. Jakby pisali tylko o pozytywnych sprawach, to by nie było tego, bo przecież kto by to czytał, nie? Więc to, co naciska, to jest świat. Za dużo się zajmujecie nie sobą, tylko tym, co na świecie. Czyli przekazujecie tą energię za bardzo gdzieś tam na zewnątrz. No i może być też takie bycie przemądrzałym, taka alfa i omega, że ja wszystko wiem i ja mam, tylko ja mam rację, ty nie masz racji. Bo to jest taki koniec, takie poczucie końca. Może to o to chodzi, że to was za bardzo obciąża, że jeżeli związek się sypie, to wy jeszcze bardziej naciskacie na ten związek tym samym myśleniem, że już dramat, koniec, że już się skończyło wszystko, że nie ma możliwości uratowania. To też może być taki tutaj akcent właśnie na takie prawo przyciągania negatywne, że o, już skończyło się. Dobra, i teraz tak, górna karta, w co najmocniej uderzy piorun we wieży, bo w wieży uderza piorun. I co jest tym piorunem? Czyli w co uderzy? W czwórkę, w stabilizację, w strefę komfortu. Co jest tym piorunem? Królowa buław. Piorun
Piorunem jest albo czyjeś egoistyczne nastawienie, zazdrość, zaborczość, takie przyspieszanie wszystkiego, żeby było po mojemu i w moim tempie. Osoba piorunem może być osoba spod znaku barana, lwa albo strzelca, lub też ta, która ma jakieś ważne planety osobiste w tych znakach, od Merkurego do Jowisza albo księżyc ascendent, uderza w strefę komfortu. Czyli co może być tym szokiem, przebudzeniem, siłą napędową dla konieczności wprowadzenia zmiany? No tu jest potrzebna zmiana, tu jest strefa komfortu, w której się już nic nie dzieje, tu jest nuda. Czyli jeżeli chodzi o związek, to w tym związku jest nuda, więc jeżeli coś ma uderzyć i ożywić ten związek, to będzie inna pani spod znaku lwa, lwa, barana albo strzelca. No tak to widzę, że ona będzie tym piorunem, tym szokiem, zaskoczeniem, romans z taką kobietą, który zaburzy tutaj wasze relacje, a już ktoś z was zaczyna myśleć o końcu, że się skończyło. Więc ta strefa komfortu tutaj ucierpi, ponieważ tutaj jest, nie ma odświeżenia, to się wszystko już tak nuda jest, no. Trzymanie się tego, co jest, bez odświeżania. Więc tu jest to odświeżenie, piorunek. No i teraz tak, piątka. Co lub kto odpadnie z twojego dotychczasowego życia w wyniku zawalenia się tej wieży lub też uderzenia pioruna? Arcykapłanka. Osoba spod znaku ryb. Trzymanie się intuicji, chociaż uważam, że to nie jest dobry argument, bo intuicja z reguły ma rację. Jakiś brak komunikacji z partnerem. Może inaczej, co odpadnie z twojego życia? Zainteresowania ezoteryką, że okazało się, że ezoteryka w ogóle z tym związkiem nie ma nic wspólnego, w niczym nie pomaga. Tarot nie pomaga, astrologia nie pomaga, wróżki nie pomagają, tarocistki, rytuały, zaklęcia, to wszystko odpada z twojego życia, bo to się po prostu nie sprawdziło. Związek, a ta pani mimo wszystko się pojawiła, mimo zaklinania tego naszego tutaj partnera, żeby został, żeby się ten związek nie kończył. No i co? Ostatnia karta. Co zyskasz albo stracisz w wyniku tego doświadczenia, tego zawalenia, tego szoku, tego walenia się, zawalania się wieży? Ewentualnie co jeszcze da się wydobyć z gruzów, żeby można było tego materiału użyć do budowania następnego projektu, związku, małżeństwa na przykład, przedsięwzięcia jakiejś firmy, zależy czego dotyczy, śmierć. No to nastąpi dzięki temu doświadczeniu tej wieży, nastąpi bardzo duże przekształcenie mentalne albo coś właśnie, co wpływało na tą strefę komfortu, umrze totalnie, zostanie zabite. To może to właśnie było to, co jest jakby, że wam związki nie wychodziły dlatego, że czegoś się trzymaliście cały czas, nie chcieliście tego zmieniać, w każdym związku było, wnosiliście to samo, te same sposoby i tak dalej. Teraz okazuje się, że jeżeli się ten związek rozpada, ponieważ się pojawiła trzecia osoba na przykład, to wy się patrzycie, no porównujecie się wiadomo zawsze do tej trzeciej osoby i potem się okazuje, że przez to to był taki aktywator, ta kobieta była takim aktywatorem, obojętnie czy związek przeżyje, czy nie przeżyje. Ale jeżeli właśnie, albo mam nadzieję, że przeżyje, to wy się zmienicie, że ona była takim prądem, który was kopnął i spowodował przekształcenie, zmianę, że już nie jesteście tą samą osobą, tylko inną. Czyli taki totalny aktywator transformacji z jednej osoby do drugiej. Nie żebyście były taką właśnie, zostały się taką osobą, nie, ale że może ona ma takie cechy, których wam brakuje i dzięki temu, że ona się pojawiła i zaczęła wam podkopywać związek, to wy się przekształcacie. Jeżeli nie, to zyskacie może przyjaciela albo przyjaciółkę skorpiona, skorpionicę, którzy może mieli tak dobry wgląd w wasze sprawy,
albo mieli umiejętność śledzenia, bo skorpiony z reguły są dobre w śledzeniu, że wyniuchali coś na portalach społecznościowych i oni wam donieśli o tej kobiecie. Więc zyskujecie koleżankę, pomoc jakąś. No i tak to tak wygląda wieża w moim wykonaniu. W moim odczycie, nie w moim wykonaniu, w moim odczycie, jeżeli byście chcieli zamówić sobie taki odczyt, to zapraszam na drakoniatarot.blogspot.com i tam można złożyć u mnie zamówienia. Dzięki za oglądanie, cześć!